Dzieci kontra rodzice w terenie. Gra wydawnictwa Kangur, bardzo dziękujemy. To jest ich znana, najbardziej popularna seria gier. W terenie jakiś nowy temat. Tak wygląda z drugiej strony. To jest od 7 roku życia. Tu widzimy logo, adres wydawcy. 54 karty do gry. I tu mamy 54 hasła do odnalezienia. Instrukcja. To będziemy szukali jakichś hasełek. Czyli to nie jest typowe quizowe, coś innego. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy ulotkę i tutaj możemy popatrzeć, tak? Czego sobie nie wiecie, na przykład. Standardowy produkt. Tutaj mamy dla kogoś, kto lubi podróże. Pasjonaci nauki, tak? Badań w samochodzie, jak gdzieś podróżujemy. Quiz o naszym domu, omnibus pewnie takie ogólne, tak? Pytanka, dobre maniery, w sam raz dla nauczyciela na lekcję wychowawczą dla dzieciaków, kalambury nawet, ciało człowieka, ktoś lubi takie przedmioty typu biologia, tu dla miłośników historii, też niektóre produkty z planszami, jako Maxi, memory, a tutaj nawet już dla dwulatków, puzzle bajka. Dwa warianty rozgrywki, pokażę osobno. Bo to jest trochę inne chyba niż standardowych grach, które tutaj mamy z tej serii. No i zaraz obejrzymy sobie karty. O, bardzo ciekawie zrobione. W kropki. Przeciwieństwo. Dziwne. Śmierdzące. Długie. Blade. Mocne, chwiejny, nierówny. To takie słówka, które jest trudno nam pokazać. W bardzo oryginalny sposób pokazane. Czerwony, żółty, zielony, tu jako barwy. Brązowy, super, o jako gwiazda. Fuj, piękne, wow. Cienki, tak. Gruby, zakręcony, okrągły, prosty, zgięty, kolczasty, gładki, taki mały, że zmieści się w tym kółeczku, mały, że zmieści się w tym kółeczku, większy niż ta karta. No coś zupełnie niespotykanego, oryginalnego. Fajnie to wygląda. Pomysł jest naprawdę fajny. W paski dwie takie same rzeczy. Mokry, wykuty, gwiżdżący, głośny, delikatny, żywy, uschły, miękki. Samo to pokazanie tych słów jest super zrobione. Twardy, klejący, obślizgły, pokręcony, płaski, krótki, gąbczasty. Niski, wysoki, świecący, stary, brudny, kruchy, szpiczasty, biały, czarny, kolorowy. No i zobaczymy, o co tu będzie chodziło. No na pewno oryginalne ujęcia na kartach. Tematyka całkiem też ciekawa. Naprawdę to może być wyjątkowy produkt. Przynajmniej z wyglądu, z tematyki, no godne zapamiętania. Dzieci kontra rodzice w terenie, czy to będzie hit? Zobaczymy. Dzięki.